Cześć kochani, witam Was na moim vlogu. Dzisiaj jest ze mną specjalny gość, a mianowicie Kasia, która jest fotomodelką. Zaraz troszeczkę opowie więcej na pewno Wam o sobie, ale dzisiaj skupimy się na tym, żeby troszeczkę zadbać o jej włosy, z tego względu, że wiecie, fotomodeling wymaga tego, żeby wyglądać zawsze ładnie, a włosy niestety często są poddawane różnej obróbce i termicznej, i chemicznej i tak dalej, więc dzisiaj skupimy się na takiej naprawdę bombie pielęgnacyjnej, o czym za chwilę sami się przekonacie. Kasiu, opowiedz nam coś o sobie, na czym polega Twoja praca, jak to wygląda na co dzień u Ciebie? Na co dzień na pewno dużo się dzieje. Jako modelka, fotomodelka podejmuję współpracę z różnymi specjalistami i są to fryzjerzy, i są to styliści, są to wizażyści, więc tak jak moje włosy, tak moja skóra twarzy musi być zawsze przygotowana w najlepszym możliwym stopniu do tego, żeby po prostu działo się wszystko. Często właśnie klienci zwracają uwagę na moje włosy i też zależy im, żeby były jak najbardziej naturalne. Okay. Czyli w zależności od charakteru sesji. Czasami mamy cały, że tak powiem, sztab stylistów i fryzjerów, makijażystów. Więc wtedy, no to wiadomo, każdy jest od swojej tam działki i zajmuje się na 100%, więc różne rzeczy są robione. Miałam i przedłużane, i doczepiane, i różne rzeczy. No więc jakby nie patrzeć, włosy w Twoim fachu są bardzo ważne, bo są też Twoją wizytówką. Dokładnie. Dlatego dzisiaj właśnie zaproponowałam Ci, żeby się skupić na takiej totalnej pielęgnacji, a być może w ramach naszej dalszej tutaj współpracy, w ramach dalszych działań zaczniemy troszeczkę później modyfikować kolor, bo uważam, że kolor też powinien być jak najbardziej naturalny, ale dobrany przede wszystkim do Twojej urody, ale to nie dzisiaj. Powiedz mi, czy jest coś, na co byś mogła teraz ponarzekać, jeżeli chodzi o Twoje włosy? Co Ci w nich przeszkadza? Nie mówię tutaj, że są ciężkie, czy że się nie układają, tylko pod względem jakby ich zdrowia, ich kondycji. Czasami się troszeczkę plączą, chociaż nigdy na to nie narzekałam. Bałam się, co będzie po rozjaśnieniu. Nic złego się raczej nie dzieje. Staram się je związywać w arkoczynając. Nie wiem, czy to tak powinno się robić. Jeszcze teraz wszystko powiem. To bardzo ciekawe, jak chodzi o taką rutynową pielęgnację na co dzień i te małe kroki, tak jak w diecie, tak samo pewnie w pielęgnacji. Wszystko się przekłada mają największe znaczenie. Więc czy mogę ponarzekać? Raczej nie narzekam. Często noszę je związane w cebulę, potem je rozczesuję, rozwiązuję, nie plączą się raczej. Okay. Nie mam z nimi. Może troszeczkę czasami są takie suchawe. Ja wolę, jak właśnie nałożę jakąś odżywkę, czy coś, jak są takie gładziutkie, mięciutkie, ale lubię też mieć dużo na głowie, więc jeżeli te objętości, one są ciężkie, więc też... Tak, no, widzę po tobie od razu, ciężko, że potrzebujesz objętości, bo za każdym razem robisz ten ruch. To są wszystkie gesty, które wy pokazujecie nam na fotelu, to są dla nas wskazówki, czego wy od nas oczekujecie. Tak, i jak bardzo lubię mieć dużo na głowie. I pokazuję właśnie pierwszy ruch, to dla was też, drodzy fryzjerzy, mała taka podpowiedź. Jeżeli klientka siada wam na fotelu i pierwsze, co opowiadają o swoich włosach, robi właśnie taki ruch, no to nic innego jak po prostu ona oczekuje objętości. Gdy pokazuje w drugą stronę, no to co? Albo chce je wygładzić, a gdy pokazuje po końcach, no to chce mieć je po prostu dłuższe. Wierzcie mi, to się sprawdza. Naprawdę. Punkt obserwacyjny taki z punktu psychologicznego jest tutaj niezwykle ważny w naszym zawodzie, no bo fryzjerzy, styliści są też trochę... Trzeba zrozumieć, tak, i zbudować tą taką linię zaufania. Dokładnie tak. Dobrze, w takim razie powiedz mi jeszcze o tym, jakich kosmetyków pielęgnacyjnych używasz w domu? Czy w ogóle czegoś używasz? Jak to u Ciebie wygląda? Bardzo różnie. To w zależności ile mam czasu. Czasami zostawiam... Na przykład nie wiem, czy też jest dobrym pomysłem to, że jak idę sobie na saunę, teraz jest ciężko, ale zdarza się. Domyślam się, co chcesz powiedzieć. Nakładam odżywkę. Petarda. Dobrze. Super, bo właśnie zawsze jak mam, to miałam wrażenie, wiadomo, jak im wyżej, tym cieplej, więc te włosy się tak przesuszały i tak się bałam, ale mówię, jakie... No bo nieraz robi się te saunne. Oczywiście, że tak. Więc to musi być chyba dobry kierunek. Świetny pomysł. Jak już tak siedzę i tak siedzę, a zawsze wytrzymuję dłużej, bo sobie myślę, dobra, jeszcze trochę zadziała na moje włosy i wtedy wytrzymuję dłużej w saunie. Więc tak, w ten sposób działam.
jak się tylko da, ale też jakieś triki, jeżeli masz, chętnie posłucham odnośnie nakładania odżywki i jak to trzymać, czy w ręczniku, czy pod czy suszarką trochę, zaraz czy w kioszce, to jest ciekawe. Tylko dalej musisz mi zdradzić, co używasz. Nie co robisz, a czego używasz. Używam? Szampon i odżywkę, staram się. To bardzo różnie. A czy jest możliwe też to, że przy zmianie szamponu na początku daje najlepszy efekt? Czy to jest po prostu kwestia tego? Ja lubię zmieniać też. Bardzo dobrze. Czy to jest bardzo dobrze, że lubisz zmieniać. To, że włosy się przyzwyczajają do maski, do odżywki czy do szamponu, to jest oczywiście mit. A dlaczego? Z tego względu, że każdy z produktów, które używasz, ma jakby odpowiednie składniki. Podzielone na proteiny, emolienty i humektanty. I w zależności czego w danym momencie brakuje ci we włosach i wprowadzisz to w jakimś tam produkcie typu maska, odżywka, szampon, to po pierwszych użyciach nagle jest takie wrażenie, że wow, moje włosy ale są super. Teraz dostanę właśnie sobie tam gdzieś w drugiej. Oczywiście, że tak. Biorę, nie no, muszę zamówić ten szampon, jest taki drogi, ale on jest rewelacja. Ale kupię. Tak, kupię. Po czym przy stosowaniu, nie wiem, piąty raz, nagle masz takie wrażenie, że się zawiodłeś, że kurczę, nie no, beznadziejny jest ten produkt, bo nie ma tego efektu. Tak, tak, to wcale nie jest tak, tylko brakowało ci poszczególnej partii składników w momencie, kiedy włos już to dostał, to już nie potrzebuje jakby tego więcej, więc już nie widzisz tego efektu. Okay, dlatego to, że zmieniasz produkty i używasz różnych, jest jak najbardziej bardzo fajne. Dlatego ja właśnie często moje klientki uczulam na to, żeby nie kupowały pojemności takich dużych, technicznych. Zdarza się tak, że klientki na przykład nie chcą takich malutkich pojemników. Czasem są za małe to zmienić, tak? Bo człowiek się tak spodziewa, kąpieli. Ale to jest właśnie tak, że włosy już nie potrzebuje danego składnika w tym momencie, tylko potrzebuje zmiany. I jak macie taki, wiecie, duży słój i wrócicie do niego za jakiś czas, to niestety jego właściwości też ulatują, bo on się też utlenia. I już ta maska nie ma takich właściwości odżywczych, pielęgnacyjnych jak na samym początku. Czyli racja. A jeżeli chodzi o konkretne produkty? Ostatnio... Nie musi być to firma. Okej, okay, dobra. To tylko powiedz mi, używasz szamponu jakiego? Do włosów farbowanych, do włosów rozjaśnianych, do przedłużających się, do objętości zwiększających się. To nie, raczej objętość, z objętością nie szaleję, bo sobie poddałam, stwierdziłam, że dawaj to już i tak, to lepiej je odżywiać i po prostu, żeby było ładne, bo jak będę bardzo chciała, to je trochę może pofaluję, żeby objętości mi dodać, ale muszą być dobrze przygotowane do tego. Więc przede wszystkim jakoś takie odżywcze, nawilżające, do włosów farbowanych też mam jakiś tam szampon, tak? Takie, żeby trochę je odrzucić. Okej, okay. Czyli troszeczkę, żeby zneutralizować tak? Tak, 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 z tym niebiesko-fioletowym. Więc tak, z taką poświatą i no, w zależności na co mam ochotę. Ale wracając do twojej pielęgnacji, bo tutaj zaraz będziemy o tym rozmawiać. Powiedz mi, co z pielęgnacją? Czyli chodzi ci o jakieś olejki, jakieś takie rzeczy dodatkowo? Co robisz po spłukaniu szamponu? Nakładasz jakąś maskę, Nakładam jakąś odżywkę, czy raczej? Czas to maskę zostawiam nawet raz na 2-3. Jak się czymś zajmę, coś tam do tego wrócę. Właśnie kwestia też tego, ile można trzymać tak realnie, bo słyszałam, że za długo to się osłabia znowu włosy. Za krótko to nie za chwilę dobra. Do tego wrócimy. Dalej, co jeszcze? Włosów ogólnie nie suszę. Okej, okay, ale jak masz czas? Powiedziałaś, że jak masz czas, to aplikujesz w maskę. Staram się, jak kupuję na przykład szampon, to do tego kupić odżywkę i maskę, żeby mieć taki zestaw. Tylko nie wiem też, czy maskę zamiast odżywki, czy odżywkę, a potem maskę, czy w ogóle to też jest ciekawe. Bardzo dobre pytanie. Jak to połączyć? Jak to dużo nie odrać? Takie... Pierwsze pytanie podstawowe jest takie, jak często musisz myć włosy? Jak robię trening, to prawie codziennie mi się zdarza. 2-3 dni, staram się nie za często, co 2 dni. Okej, okay. Dobra. Czyli tak, jeśli chodzi o pielęgnację, nie ma jakby jednej gotowej metody, która będzie idealnym przepisem dla wszystkich, bo każdy ma zupełnie inne włosy, inną strukturę, inne hormony i jeden ćwiczy, drugi nie i tak dalej, więc to się na to składa wiele rzeczy, plus do tego farbowane, rozjaśniana, obróbka chemiczna, termiczna i tak dalej. Ale w Twoim przypadku, gdzie te włosy mają też jakąś ciężkość, to ja bym zrobiła albo miksowanie produktów, czyli na końcu nakładałabym maskę, przeczesując trochę wyżej odżywkę,
Okay. Na takiej zasadzie, żeby tu nie nakładać maski, żeby ich nie obciążać. Bo jeżeli będziesz używała zbyt ciężkich produktów, to zadziała to w taki sposób, że ci obciąży te włosy. A zależy ci jednak na tym, żeby tutaj było w drugą stronę, więc coś lżejszego. Tu jak najbardziej, bo zawsze części rozjaśnione potrzebują rzeczywiście mocniejszej pielęgnacji. Więc to możesz zrobić w taki sposób lub na przykład na co dzień, tak, do takiego szybkiego mycia, po prostu odżywka, a na przykład raz lub dwa razy w tygodniu rzeczywiście zaszaleć, posiedzieć z maską. Wracając do tematu sauny, jak chodzisz na saunę z odżywką, jest to świetny sposób, z tego względu, że to działa bardzo podobnie też do sauny, którą możesz zrobić właśnie w salonie fryzjerskim. Owszem, taka sauna ozonowa ma jeszcze dodatkowo właściwości wspomagające, ale jeżeli jesteś już w saunie jest to najlepszy sposób, z tego względu, że pod wpływem ciepła rozchyla się łuska włosowa, przez co lepiej te wszystkie składniki odżywcze będą wnikały do włos. Bo nieraz pytam, zalecane są te czapki takie zakładane do czepki po to, żeby się tak troszeczkę gdzieś tam ten włos zaparował właśnie, żeby był ten sam efekt. Oczywiście ważne jest to, żeby później włosy spłukać letnią wodą. Letnią. Nie ciepłą, ale też nie lodowatą, żeby nie uwrażliwić naszych cebulek, ale właśnie po to, żeby domknąć łuskę włosową, żeby się lepiej błyszczały. Czasami jeszcze taki, mam taki peeling do skóry głowy, tylko też nie wiem w jakiej kolejności to wszystko, jak to, czy najpierw szampon, czy najpierw peeling, czy w ogóle ten peeling sobie odpuszczać. My tutaj po prostu przerobiłyśmy tyle tematów, z tego dzisiejszego odcinka to by wyszło kilka vlogów. Właśnie mam tutaj okazję zapytać się specjalistki na spokojnie, porozmawiać i tak przychodzą mi te tematy, ale wolę każdy poruszyć zawsze ten, który jest najbardziej jeśli chodzi o peeling, to wszystko w zależności od tego, jaki masz też stopień zanieczyszczenia skóry. Bo jeżeli na przykład, powiedzmy, ktoś myje włosy raz na tydzień, to trudno, żeby rozpoczął od peelingu, bo peelingując skórę głowy, no niestety wszystkie zabrudzenia, które są na skórze, wtłaczamy jeszcze w skórę. Więc to nie jest fajne. Więc proponuję wtedy na świeżo przemyć tylko delikatnie raz skórę głowy, delikatnie spłukać i dopiero nałożyć właśnie peeling. Dzięki temu, że będą też mokre włosy, mokra skóra, będzie łatwiej się on też rozprowadzał. Oczywiście włosy muszą być odsączone, żeby z nich nie kapała woda, ale jak najbardziej jest to bardzo fajne i taki peeling powinno się wykonywać raz w tygodniu maksymalnie. Dobrze. Nie częściej. Dobrze. Raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie i to będzie wtedy w zupełności jak najbardziej ok, przez co dotleniamy też skórę głowy, cebulki, pobudzamy cebulki, włosy do wzrostu. W ogóle bardzo fajne są masaże takie codzienne. Nawet jak masz chwilę, ja tak często też robię, że jak mam chwilę, to po prostu masuję sobie skórę głowy. Przede wszystkim jest to przyjemne, po drugie pobudza też krążenie, a co z tym idzie, po prostu jest lepsze ukrwienie i cebulka jest coraz to zdrowsza i włosy... Jak ty to mówisz, ja ci po prostu tak wierzę i ufam na słowo, ja mam ochotę już sobie siedzieć i masować te włosy. Nie ma problemu, możesz siedzieć. Przede wszystkim świadoma pielęgnacja to jest właśnie taki efekt. Ostatnio dodałam nawet jeden z vlogów, gdzie opowiadałam o swojej historii, gdzie fryzjer nieumiejętnie spalił mi włosy i musiałam je ściąć na krótko, mając taką długość do łopatek. To jest kolejny temat. W każdym bądź razie cały proces odbudowywania trwał naprawdę długo, ale właśnie taka świadoma pielęgnacja i wszystkie takie świadome kroki plus do tego odpowiednio dobrane kosmetyki mają znaczenie, dlatego dzisiaj tutaj się skupimy też na Tobie. Okej, to co sobie dzisiaj zrobimy, to zrobimy zabieg, który ja kocham. Jest to zabieg Prolonger, dedykowany typowo do włosów długich. On pogrubia końcówki włosów. Dzięki temu te końcówki się nie będą kruszyć, nie będą się też rozdwajać i łatwiej jest nawet zapuścić włosy na dłuższe. Ale żeby jeszcze go trochę bardziej podrasować, zrobimy dzisiaj taką bombę pielęgnacyjną. Brzmi dobrze. Dodam Ci jeszcze jeden zabieg, jest to zabieg Smart Bond.
który też odbudowuje włosy, ale można go dodawać również do koloryzacji. My na przykład jak robimy rozjaśnienie, nie robimy rozjaśnienia, nie podchodzimy bez tej pielęgnacji, która jest dodawana właśnie do rozjaśnienia. Więc będzie dzisiaj to taka podwójna jakby kulminacja tego wszystkiego. I na koniec zrobię Ci właśnie pielęgnację z Team Podem, ale skręcimy sobie je, żeby one miały właśnie taką fajną objętość. Dobrze, jeszcze Ci przerwę. Jak będę miała tyle dobrych, ładnych rzeczy, fajnych na moich włosach, to kiedy ja je mogę umyć? Proponuję jutro, nie! Nie, absolutnie nie ma szans. Czy najlepiej wytrzymać tak na maksa, żeby dzień dłużej zrobi roboty, żeby to jak najdłużej zadziałało. Dokładnie. Nie? To znaczy, może niekoniecznie jak najdłużej zadziałało, ale żebyś mogła się cieszyć jak najdłużej swoimi włosami. Dokładnie. Każdą z tych pielęgnacji będziemy też jeszcze sobie dzisiaj właśnie wykonywać w saunie ozonowej. Dzięki temu one jeszcze głębiej, jeszcze mocniej wnikną w strukturę włosa. Także ja Cię będę zapraszała najpierw do myjki. Oczywiście.